Uwaga, niniejszy materiał zawiera obrazy związane z Holokaustem, które mogą być nieodpowiednie dla młodszych dzieci. The Berean Call prezentuje. W roku 485 przed Chrystusem ziemia izraelska, podbita przez Babilończyków, była pustkowiem, zamieszkałem jedynie przez garstkę chłopów walczących o przetrwanie. Była to ziemia, którą Bóg obiecał Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, a także ich potomkom na zawsze. Po całą tę ziemię, którą widzisz, dam Tobie i potomstwu Twemu na wieki. Ziemi nie będzie się sprzedawać na zawsze, gdyż ziemia należy do mnie. Dumni mieszkańcy tej ziemi zostali wymordowani, rozproszeni i uprowadzeni do Babilonu, gdzie mieli spędzić 70 lat zgodnie z proroctwem Jeremiasza. I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem, i narody te będą poddane królowi babilońskiemu przez 70 lat. Wielu Żydów powróciło do Jerozolimy, by odbudować świątynię. Lecz samo miasto nadal było spustoszone, jego mury zburzone, a bramy spalone. W tym czasie beznadziei Bóg przemówił przez proroka Zachariasza, podając jedno z najbardziej znaczących proroctw, jakie zostały zapisane. Dotyczyło okresu zwanego w Biblii czasem ostatecznym. Oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. Wypełnienie tego proroctwa pod zdumiewającym odrodzeniu Izraela w roku 1948 dzieje się na oczach całego świata. Dokładnie tak, jak przepowiada Biblia, nie Nowy Jork, Berlin czy Moskwa, lecz niewielka Jerozolima jest największym problemem dla świata. Tak wielkim, że Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych poświęciła prawie 1/3 swoich rezolucji Izraelowi liczącemu 1promil ludności świata. Jerozolima nie byłaby głównym problemem dla ONZ, gdyby można było z niej wypchnąć Izraela, ale dysponuje on najlepszą armią na świecie. W owym dniu sprawię, że przywódcy judcy będą jak kocioł na ogniu i jak żagiew płonąca wśród snopów i wyniszczą wszystkie sąsiednie ludy na prawo i lewo. W owym dniu Jahwe będzie obroną dla mieszkańców Jeruzalem. Dokładnie tak, jak mówi proroctwo, Izrael pochłonął napastników, wygrywając wszystkie wojny mimo znacznej przewagi wrogów. Izrael, Islam i Armagedon. Anioł Gabriel powiedział prorokowi Danielowi, że Jerozolima zostanie odbudowana, a 483 lata później przyjdzie Mesjasz. Jego własny naród Izrael odrzuci go i ukrzyżuje, a miasto i świątynia znowu zostaną zniszczone. I tak się stało. Pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Jezus wjechał do Jerozolimy dokładnie co do zapowiedzianego dnia. Był powitany przez lud jako Mesjasz, a potem odrzucony. On sam prorokował. Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. I zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów. W roku 70, dokładnie jak przepowiedział Jezus, rzymska armia pod wodzą Tytusa obległa Jerozolimę i nie zostawiła kamienia na kamieniu ze świątyni Heroda. Zginęło ponad 1 milion Żydów, a reszta została rozproszona na cały świat. Zostaniecie wytępieni z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie. I rozproszy cię Pan pomiędzy wszystkie ludy, od krańca po kraniec ziemi. Prorocy Izraela przepowiadali również antysemityzm, który dotknie Żydów na całym świecie. Wśród wszystkich ludów będziesz przedmiotem grozy, szyderczych przypowieści i drwin. Rozproszeni między narodami, Żydzi byli znienawidzeni, prześladowani i mordowani jak żaden inny naród, podczas gdy spustoszona ziemia izraelska leżała odłogiem w żałobie. W roku 1867 pisarz Mark Twain, odwiedzając te miejsca, napisał: Betlejem, gdzie śpiewali aniołowie, jest pozbawione żywego ducha. Palestyna siedzi w worze i popiele, spustoszona i szpetna. W kolejnym niezwykłym proroctwie Jezus ogłosił: Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Jerozolima była zdobywana przez każde poważniejsze mocarstwo w historii. Najpierw przez Babilończyków, potem przez Medów i Persów. Aleksander Wielki zdobył Palestynę dla Greków w roku 333 przed naszą erą. Potem Egipcjanie, Syryjczycy i wreszcie Rzymianie. Najeźdźcy muzułmańscy przejęli kontrolę nad miastem, wyparci następnie przez krzyżowców. Później Jerozolima została wchłonięta przez islamskich mameluków z Egiptu. Po nich tureckie Imperium Otomańskie rządziło miastem przez około 400 lat. Przez wszystkie te stulecia Żydzi tam mieszkali i cierpieli. Wypełnione proroctwa biblijne dotyczące Izraela, Jerozolimy i Żydów stanowią niepodważalny dowód na istnienie Boga i prawdziwość Biblii. Panuje powszechna opinia, że katoliccy krzyżowcy uwolnili Ziemię Świętą dla Żydów. W rzeczywistości mordowali ich, a ziemię zawłaszczyli dla Kościoła rzymskokatolickiego. Papież Urban II, który zorganizował pierwszą krucjatę, wzywał krzyżowców, by stanęli na drodze do Grobu Świętego, by wyrwać tę ziemię nikczemnej rasie żydowskiej i poddać ją sobie. Hordy ochotników pod sztandarem krzyża masakrowały ziemskich braci Chrystusa, czyli Żydów, po drodze aż do samej Jerozolimy. Przywódca pierwszej krucjaty, Gottfried z Bouillon, ślubował pomścić krew Jezusa na Żydach, nie zostawiając ani jednego żywego. Po zdobyciu miasta Dawidowego krzyżowcy spędzili Żydów do synagogi i podpalili. kolejni papieże traktowali Żydów jak trędowatych, pozbawionych praw, m.in. Pius VII, Leon XII, Pius VIII, Grzegorz XVI. Prześladowania niemieckich Żydów przez Hitlera przed i w trakcie II wojny światowej ujawniły antysemityzm na skalę światową. Liniowiec St. Louis z 1100 uchodźcami żydowskimi na pokładzie nie został wpuszczony do żadnego portu w południowej, środkowej i północnej Ameryce. Mimo że 700 z nich miało dokumenty zezwalające na wjazd do Stanów Zjednoczonych, prezydent Roosevelt odesłał ich z powrotem na pewną zgubę w hitlerowskich piecach. Nawet Szwajcaria zawracała uciekających Żydów wprost w ręce ich morderców i działała jako bankier Hitlera, przechowując miliardy dolarów w złocie i kosztownościach zrabowanych żydowskim ofiarom. Po II wojnie światowej Boża obietnica zgromadzenia narodu wybranego z powrotem w ich ziemi wydawała się bardziej absurdalna niż kiedykolwiek. Podczas Holokaustu zginęło 6 milionów Żydów, czemu nadal wielu ludzi do dziś zaprzecza. Lecz Adolf Eichmann w swoich pamiętnikach pisanych w więzieniu nazwał zagładę Żydów największą zbrodnią i największym tańcem śmierci w historii ludzkości. Niewiarygodne, że setki szkieletów, które przetrwały w obozach koncentracyjnych, jeszcze po wyzwoleniu obozów były mordowane w całej Europie. Lecz Boże obietnice są pewne. W latach 1945-1948, mimo okrutnej blokady morskiej ze strony Brytyjczyków, na pokładzie 10 starych statków przybyło do ziemi obiecanej około 70 000 ludzi, którzy przetrwali Holokaust. Jak powiedział jeden z nich, lepiej było zaryzykować niebezpieczeństwa na morzu z rąk brytyjskiej floty, niż zostać w Europie. Po raz pierwszy od wielu lat mieliśmy jakiś cel – stworzyć państwo żydowskie. Miliony Żydów powróciły do Izraela z ponad 100 krajów. Dzisiejsze istnienie Izraela w ziemi obiecanej jest niewątpliwie dziełem Bożym. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go. ONZ przyjęła rezolucję nr 181 w listopadzie 1947 roku. Dzieliła ona tereny Palestyny, dając 18% Żydom i 82% Arabom i tworząc z Jerozolimy miasto międzynarodowe, które nigdy nie miało być pod kontrolą Żydów, na co naciskał również Watykan. Świat arabski odrzucił decyzję ONZ, żądając całej Palestyny. Do dzisiaj żadna mapa arabska nie bierze pod uwagę istnienia Izraela. Maja 14 1948 roku Izrael ogłosił niepodległość. I natychmiast został zaatakowany przez 6 krajów arabskich, których armie były wielokrotnie liczniejsze od żydowskich osadników i posiadały miażdżącą przewagę w uzbrojeniu, czołgach, samolotach. Broniąc maleńkiego skrawka ziemi danego przez ONZ, który był nie do obrony przed wrogami pragnącymi eksterminacji Żydów, Izrael powinien był przestać istnieć. Lecz ku zdumieniu całego świata i rozpaczy drugiej strony konfliktu, żołnierze izraelscy pokonali swych niedoszłych niszczycieli, dokładnie jak obiecał Bóg. Podobnie działo się podczas kolejnych wojen, kiedy to wrogowie Izraela atakowali go w celu zmiecenia z powierzchni ziemi. Tak, anihilacja Żydów jest ich postanowieniem. Eksterminacja Żydów jest dla muzułmanów obowiązkiem religijnym. Marzą o zniszczeniu Izraela i świętują kolejne morderstwa dokonywane na niewinnych obywatelach izraelskich. Fundamentalizm islamski rozszerza się po całym świecie. Sam Mahomet ogłosił: ostatnia godzina nie nadejdzie, zanim muzułmanie nie dokończą walki z Żydami, zabijając ich. Media nazywają jednak terrorystów muzułmańskich radykałami i ekstremistami. Tymczasem oni po prostu stosują się do nauk islamu. Koran mówi: nie bierzcie sobie za przyjaciół Żydów i chrześcijan. Zabijajcie bałwochwalców, czyli niemuzułmanów, tam gdzie ich znajdziecie. Chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie na nich wszelkie zasadzki. Hitlerowskie pogróżki stale płyną z ust muzułmańskich przywódców religijnych i politycznych w telewizji, radiu i przez megafony, w meczetach i na ulicach. Gdy Kaddafi wołał, że będzie walczył z Izraelem aż do jego unicestwienia, mówił w imieniu ich wszystkich. Eksterminacja Izraela jest wysysana z mlekiem muzułmańskich matek. Syryjski minister edukacji napisał: Nienawiść, którą wpajamy w umysły naszych dzieci od urodzenia, jest święta. Egipski podręcznik do klasy 9 naucza: Izrael przestanie istnieć, jeśli Arabowie nie ustaną w swojej nienawiści. W podręczniku do klasy 5 czytamy: Arabowie nie przestaną działać w celu eksterminacji Izraela. Izrael jest szalony, próbując zawierać pokój z takimi wrogami, lecz jest do tego zmuszony na skutek ogólnoświatowej presji. Podczas wojny Jom Kippur w roku 1973 tysiące czołgów równocześnie wyruszyło przez półwysep Synaj i z syryjskich wzgórz Golan w ramach skoordynowanego, niespodziewanego ataku. Siły zbrojne Izraela były nieprzygotowane, bo cały kraj obchodził największe żydowskie święto religijne i pełna mobilizacja zajęła 3 dni. 300 000 żołnierzy izraelskich walczyło przeciwko armii liczącej 1,5 miliona Arabów, ponosząc wielkie straty i znajdując się na skraju klęski. Jednak dzięki niezawodnemu wypełnieniu proroctwa Zachariasza, iż żydowska armia stanie się jak ogień pożerający okoliczne narody, Izrael pokonał wrogów. W odwecie za samoobronę Izraela 61 krajów zerwało z nim stosunki dyplomatyczne. Nikt jednak nie potępił Arabów za ich skrytobójczy atak. Desperacka i kosztowna samoobrona Izraela jest stale określana jako agresja wobec miłujących pokój sąsiadów. Antysemityzm motywuje działanie mediów kontrolowanych głównie przez koncerny naftowe. Nie pojawia się w nich ani słowo krytyki w odpowiedzi na stale powtarzane arabskie groźby eksterminacji Izraela. Gdy Izrael deportował 400 terrorystów z islamskiego dżihadu i Hamasu, którzy zamordowali setki obywateli Izraela, światowe media podniosły krzyk, a ONZ wystosował potępienie. Lecz gdy Kuwejt deportował 300 000 Palestyńczyków, w większości niewinnych cywilów, media ledwo to zauważyły, a ONZ zignorował ten fakt. ONZ jest jawnie proarabska i antyizraelska. Tak zwane siły pokojowe ONZ w Libanie udzielały schronienia terrorystom z OWP, pozwalając im używać swych zabudowań do ćwiczeń, wyposażając ich w sprzęt wojskowy i pomagając oddziałom terrorystycznym w atakach na Izrael. Gdy Izrael w desperacji wreszcie dokonał inwazji na południowy Liban, by przegonić stamtąd Organizację Wyzwolenia Palestyny, na obszarze ONZ odkryto broń wystarczającą do uzbrojenia milionowej armii. Ciekawe, że w większości był to sprzęt zbyt zaawansowany dla terrorystów z OWP i najwyraźniej był przeznaczony do inwazji sowieckiej. Organizacja Narodów Zjednoczonych potępiła Izrael ponad 370 razy za działania w obronie własnej, lecz nigdy nie potępiła terrorystów i innych agresorów za napaść na Izrael. 2 lata po zamordowaniu przez OWP 11 izraelskich sportowców podczas olimpiady w Monachium, przywódca terrorystów Yasser Arafat został zaproszony, by przemówić na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Przywitano go jak bohatera, mimo że sprzeciwiał się istnieniu Izraela. Sekretarz generalny ONZ Boutros Ghali oświadczył: Żydzi muszą zrezygnować ze statusu narodu i państwa Izrael, asymilując się w świecie arabskim. Wzgórze Świątynne na wzgórzu Moria jest sercem Jerozolimy. Ten obszar o powierzchni 13,5 hektara wznieca tak gorące emocje, że w każdej chwili może wybuchnąć trzecia wojna światowa. Tam Abraham posłusznie zbudował ołtarz, na którym miał złożyć Bogu w ofierze swego syna Izaaka. Lecz Bóg go powstrzymał i w miejsce Izaaka kazał ofiarować kozła. 900 lat później, czyli 3000 lat temu, ta święta ziemia została kupiona przez króla Dawida od Ornana Jebuzyjczyka, by na niej postawić Bogu ołtarz. W tym miejscu Salomon zbudował pierwszą świątynię. Żydowska świątynia została 2 razy zburzona, a na jej miejscu stoi świątynia skały. Monument dla muzułmańskiego boga księżyca, nienawidzącego Żydów, Allaha. Zdobycie wschodniej Jerozolimy przez Izrael w roku 1967, a wraz z nim Wzgórza Świątynnego, wydawało się zaprzeczać proroctwu Jezusa, że będą one deptane przez pogan aż do jego powrotu. Lecz ku zdumieniu wszystkich, Izrael zaraz potem oddał Wzgórze Świątynne pod zarządzanie króla Jordanii Husajna, który w 1994 roku przekazał je Jaserowi Arafatowi i jego Organizacji Wyzwolenia Palestyny. I tak samo serce Jerozolimy pozostaje w rękach pogan. A poganie, czyli narody świata, żądają sprawowania kontroli nad nim. Głównym problemem konfliktu bliskowschodniego na dziś jest sprawa tzw. konfliktu bliskowschodniego. Organizacja Wyzwolenia Palestyny, czyli OWP, pod przywództwem Jasera Arafata od roku 1969 twierdzi, że reprezentuje Palestyńczyków. Oto jej oświadczenie. W walce z syjonistycznym wrogiem nie chodzi o granice Izraela, lecz o jego istnienie. OWP, co każdy wiedzieć powinien, jest islamską organizacją terrorystyczną. Wyćwiczyli oni oddziały dyktatora Idi Amina, które wymordowały 300 000 chrześcijan w Ugandzie. Większość organizacji terrorystycznych na świecie zostało wyszkolonych w OWP. Arafat popełnił pierwsze morderstwo w wieku lat 20. Pod jego przywództwem OWP stała się największą, najbogatszą, najpodlejszą i najbardziej krwawą organizacją terrorystyczną w historii. Około roku 1970 miała 55 baz w Jordanii, a jej akcje terrorystyczne wymierzone w jordańskich cywilów były tak okrutne, że król Husajn rzucił przeciwko nim swoje wojsko i po kilku tygodniach krwawych walk wyparł OWP do Libanu, gdzie organizacja wymordowała chrześcijańskie miasta Darmur, Bajmalat, Tal Abbas i inne. Skala terroru w Libanie nie została w większości opisana, bo międzynarodową prasę zastraszono, brutalnie mordując tych, którzy mieli odwagę mówić prawdę. Larry Blackman i Sean Tuan z telewizji ABC, Mark Treyon z Free Belgium Radio, Robert Pfeffer z Der Spiegel i inni. Około 300 000 libańskich cywilów zostało wymordowanych, a ponad 100 000 młodych dziewcząt, które przeżyły, zaszło w ciąży w wyniku gwałtów dokonanych przez najeźdźców z OWP, zanim Izrael ich stamtąd przepędził. A jednak to Izrael kolejny raz uznano winnym. Panie i panowie, pan Arafat, przewodniczący Rady Naczelnej Organizacji Wyzwolenia Palestyny, jego ekscelencja Yitzhak Rabin, premier Izraela, prezydent Stanów Zjednoczonych. Jakikolwiek traktat pokojowy z OWP będzie pretekstem do oszukania Izraela. Muzułmanie idą dzisiaj za przykładem Mahometa. W roku 628 zawarł on 10-letni traktat pokojowy z własnym plemieniem Kurajszytów w Mekce. 2 lata później zaatakował to miasto, wymordował wszystkich mężczyzn, a kobiety i dzieci wziął do niewoli. Arafat publicznie oświadczył: w imię Allaha nie uważam tego traktatu pokojowego Izrael-OWP za nic więcej niż traktat zawarty między prorokiem Mahometem a plemieniem Kurejszytów. Pokój oznacza dla nas zniszczenie Izraela. Pierwszym krokiem jest udawanie pokojowych zamiarów, by uzyskać terytorium wewnątrz Izraela, skąd będzie można zadać decydujące uderzenie. Nie do wiary, że Arafat i jego mordercy z OWP są usprawiedliwiani i traktowani w mediach po królewsku. Ten bezlitosny sadysta otrzymał pokojową Nagrodę Nobla i jest szanowany jako orędownik sprawiedliwości dla uciskanego narodu palestyńskiego. Palestyńczycy? Nigdy nie istniał palestyński naród, państwo, język, kultura, religia czy gospodarka. Twierdzenia, że Palestyńczycy rzekomo mieszkali od tysięcy lat na terenach zwanych Palestyną, są świadomym kłamstwem. Ta ziemia nazywała się Kanaan i była zamieszkana przez Kananejczyków. Niegdysiejszy Kanaan stał się ziemią izraelską, gdy Bóg dał ją swemu ludowi. Lecz wypaczona historia ukrywająca prawdę jest promowana w najlepszych encyklopediach i opracowaniach, a nawet w publikacjach chrześcijańskich. Ci, którzy nazywają się dziś Palestyńczykami, to Arabowie z urodzenia, języka, religii muzułmańskiej i kultury. Nazwa Palestyna rzekomo pochodzi od Filistynów, starożytnych wrogów Izraela. W roku 130 naszej ery Rzymianie odbudowali Jerozolimę jako pogańskie miasto ze świątynią Jupitera w miejscu, gdzie stała świątynia żydowska. W zemście za powstanie, w którym zginęło 500 000 Żydów, a tysiące sprzedano do niewoli, Rzym nadał ziemi izraelskiej nazwę Syria-Palestyna. I stąd naprawdę pochodzi ta nazwa. Od tego czasu Żydzi mieszkający na tym obszarze byli nazywani Palestyńczykami. Podczas II wojny światowej w armii brytyjskiej walczyła brygada palestyńska złożona w całości z ochotników żydowskich. Palestyńska orkiestra symfoniczna była w całości żydowska, podobnie jak gazeta Palestine Post. W roku 1948 Arabowie, którzy uciekli z Izraela, zaczęli twierdzić, że to oni są prawdziwymi Palestyńczykami, a Izrael zawsze należał do nich. Światowe media gorliwie promują to kłamstwo. Prawda jest taka, że w roku 1948 Arabowie posiadali zaledwie 3% tzw. Palestyny. Żydzi byli tutaj już 4000 lat temu, gdy Abraham kupił od Chetytów jaskinię Machpela, w której pochował swą żonę Sarę. Abraham, Izaak, Rebeka, Jakub i Lea, wszyscy są tam pochowani. W Hebronie odbyła się koronacja króla Dawida. To święte dla Żydów miejsce nie ma żadnego związku z Arabami czy Islamem. Jednak muzułmanie, mimo nieprzerwanej obecności Żydów na tych miejscach, od 3000 lat uważają, że Hebron należy do nich. Zbudowali tam meczet i usiłują wyrzucić stamtąd wszystkich żydowskich mieszkańców. Od 50 lat świat stoi w obliczu problemu setek tysięcy tzw. uchodźców palestyńskich. Od wojny od niepodległości w roku 1948. W typowy, kłamliwy sposób światowe media oskarżają Żydów o bezwzględne pozbawienie ich własnej ziemi. W rzeczywistości dowództwo arabskie podczas tej wojny wzywało Arabów do ucieczki z Palestyny do czasu, gdy Żydzi zostaną wymordowani. Uciekło około 350 000 ludzi. Wielu pozostało. Są teraz obywatelami Izraela i stanowią dziś około 16% wyborców. W Jordanii i na innym terenie wyznaczonym w ramach rezolucji ONZ wypędzono wszystkich Żydów, zburzono wszystkie żydowskie domy modlitwy i nazwano zachodnim brzegiem obszar, który od czasów biblijnych był Judeą i Samarią. Mimo miliardów dolarów zysku ze sprzedaży ropy i powierzchni 700 razy większej od Izraela, państwa arabskie odmówiły w latach 40. przyjęcia jakichkolwiek uciekinierów, żeby mogli normalnie żyć. Teraz są ich miliony i nadal okupują obozy dla uchodźców w Gazie, w Jordanii, w Libanie, Syrii i na zachodnim brzegu. Ci nieszczęśnicy są celowo wystawiani na pokaz. Tymczasem Izrael, który na początku liczył 600 000 obywateli, szybko wchłonął 820 000 żydowskich uciekinierów z krajów arabskich, którzy mieszkali tam od 1300 lat. Od powstania islamu Żydzi byli stale bici i opluwani na rynkach i ulicach, a setki były brutalnie mordowane w czasie pogromów z rąk muzułmańskich tłumów. Ich własność była konfiskowana. Odrodzenie Izraela była okazją do ucieczki, więc uciekali. Izrael przyjął miliony kolejnych uciekinierów. Ponad 1 milion Palestyńczyków w obozach dla uchodźców dostało się pod kontrolę izraelską w wyniku wojny sześciodniowej w roku 1967. Izrael zaoferował im miejsce, elektryczność, sanitariaty, szkoły i ulice, a także zbudował 9 osiedli mieszkaniowych dla 10 000 rodzin. Państwa arabskie tymczasem sprzeciwiają się izraelskiej pomocy dla uchodźców. Co więcej, ONZ przyjmuje zdumiewające rezolucje następującej treści. Zgromadzenie Ogólne żąda, by Izrael zrezygnował z osiedlania uchodźców palestyńskich w strefie Gazy. Zgromadzenie Ogólne ponownie wzywa Izrael do zaprzestania wszelkich akcji, które mogłyby doprowadzić do osadnictwa uchodźców palestyńskich na zachodnim brzegu. Cofnijmy się o 3000 lat. Jerozolima zawsze była stolicą Izraela i siedzibą królów. Obecnie znajduje się tam parlament. Lecz państwa z całego świata lokują swoje ambasady gdzie indziej. Odwiedzając Jerozolimę w roku 1998, szef MSW w Watykanie określił obecność Izraela we wschodniej Jerozolimie nielegalną okupacją. W marcu 1999 roku Unia Europejska oświadczyła ponownie, że nie uznaje zwierzchnictwa Izraela nad Jerozolimą. W bulli papieskiej z okazji roku jubileuszowego 2000 Jan Paweł II po raz kolejny sprzeciwił się zwierzchnictwu Izraela nad Jerozolimą. W lutym tego samego roku Watykan w porozumieniu z Organizacją Wyzwolenia Palestyny wezwał do międzynarodowych gwarancji zachowania międzynarodowej kontroli nad Jerozolimą. Islam i rzymski katolicyzm to dwaj najwięksi wrogowie Izraela. Jan Paweł II ciepło witał terrorystę Yasera Arafata wielokrotnie. Nawet gdy Arafat był u szczytu kariery jako najnikczemniejszy morderca na świecie. Papież świątobliwie potępił antysemityzm i słusznie, lecz przeprosił jedynie za to, co zrobili, cytuję, synowie i córki Kościoła. Koniec cytatu. Nigdy nie przyznał, że inkwizycja mordowała Żydów i ewangelicznych chrześcijan w ramach oficjalnej polityki Kościoła i papieży. Rzym do dziś utrzymuje, że katolicy, a nie Żydzi, są Bożym ludem wybranym. W roku 1928 Watykan ogłosił na przykład, że Żydzi są ludem poprzednio wybranym przez Boga. Drugi Sobór Watykański w roku 1965 stwierdził, cytuję, Kościół jest nowym ludem Bożym, koniec cytatu. Katolicki Rzym nazywa siebie sam Świętym Miastem, czyli Miastem Bożym lub Wiecznym Miastem, które to tytuły Bóg nadał Jerozolimie. Zamiast potępić Arafata za jego żądzę eksterminacji Izraela i jego antychrześcijańskie poglądy, papież przyjął jego zaproszenie do złożenia wizyty w Betlejem, żeby wspólnie uczcić, cytuję, naszego Jezusa Chrystusa, koniec cytatu. Naszego Jezusa Chrystusa? Arafat twierdzi, że Jezus był bojownikiem palestyńskim walczącym przeciwko Izraelowi, a papież się uśmiecha i błogosławi go. Żydzi obwiniają Chrystusa i chrześcijaństwo za katolicki antysemityzm. Lecz katolicyzm z jego fałszywą Ewangelią uczynków i sakramentów, czyśćcem i odpustami nie jest biblijnym chrześcijaństwem. Żaden prawdziwy chrześcijanin nie mógłby być antysemitą. Jezus był Żydem. Kościół katolicki zabił o wiele więcej chrześcijan niż Żydów. Papież Innocenty III zmasakrował w mieście Béziers we Francji około 60 000 albigensów, którzy byli chrześcijanami, i nazwał to ukoronowaniem swego pontyfikatu. Eksterminacja albigensów zajęła papieskim wojskom kilka wieków. Ten sam los spotkał Waldensów, Hugenotów, Husytów i innych. Podczas krwawej rzezi w noc świętego Bartłomieja zamordowano 70 000 hugenotów, a 200 000 kolejnych wymordowano później. 500 000 uciekło z Francji, ratując życie. Przykłady można by mnożyć. Hitler nie mógłby wymordować 6 milionów Żydów bez wielowiekowego antysemityzmu sponsorowanego przez Kościół, który przygotował mu drogę. 26 kwietnia 1933 roku Führer przypomniał przedstawicielom Watykanu, biskupowi Berningowi i monsignore Steinenowi, że przez 1500 lat ich kościół uważał Żydów za pasożyty, które należy pozabijać, i że on zamierza doprowadzić do tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Przed przyjęciem tiary papieskiej Eugenio Pacelli, późniejszy Pius XII, był nuncjuszem apostolskim w Niemczech i przekazał Hitlerowi fundusze na założenie partii nazistowskiej. Po tym jak został papieżem, Pacelli przesłał Führerowi protekcjonalną notkę następującej treści. Do słynnego pana Adolfa Hitlera, Führera i kanclerza niemieckiej Rzeszy. Wspominamy z wielką przyjemnością lata spędzone w Niemczech w roli nuncjusza apostolskiego, kiedy to czyniliśmy wszystko, co w naszej mocy, by ustanowić harmonijne relacje między państwem i Kościołem. Teraz jeszcze bardziej żarliwie modlimy się o osiągnięcie tego celu. To był rok 1939, a prześladowania Hitlera w stosunku do Żydów i jego intencje były już znane całemu światu. W styczniu tego roku Hitler ostrzegł, że wybuch wojny spowoduje dosłownie eksterminację żydowskiej rasy. Spowoduje to ostateczną zagładę żydowskiej rasy w Europie. Cztery lata później, 22 czerwca 1943 roku, w atmosferze dymu palonych trupów żydowskich w całej Europie, papież Pius XII, wbrew Bożym obietnicom, napisał do prezydenta Roosevelta list sprzeciwiając się utworzeniu żydowskiego państwa w Palestynie. Nie istnieje w historii żaden aksjomat potwierdzający konieczność, by jakiś naród wrócił do ziemi, którą opuścił 19 wieków wcześniej. Jeśli dom dla Żydów ma powstać, to nie byłoby trudno znaleźć bardziej odpowiednie terytorium niż Palestyna. Wraz ze wzrostem żydowskiej populacji na tym obszarze pojawią się nowe, bardzo niebezpieczne problemy. Nie ma aksjomatów historii? Przecież Bóg to obiecał. Pius XII nigdy nie wypowiadał się publicznie przeciwko Holokaustowi. Nigdy nie próbował prywatnie odwieść Hitlera od zamiaru eksterminacji Żydów, lecz bardzo stanowczo zaprotestował przeciw ich powrotowi do ziemi izraelskiej, którą Bóg im dał jako wieczne dziedzictwo. Podobnie jak Pius X, który w roku 1904 oświadczył: nie możemy uznać narodu żydowskiego. W roku 1919 kardynał Pietro Gaspari, watykański sekretarz stanu, napisał: niebezpieczeństwem, które przeraża nas najbardziej, jest utworzenie żydowskiego państwa w Palestynie. Jeśli chodzi o islam, to ta religia przemocy zawsze była szerzona przy użyciu miecza. Po śmierci Mahometa większość Arabów porzuciła islam i zaczął się okres słynnych wojen odstępców. Abu Bakr, pierwszy kalif po Mahomecie, zabił dziesiątki tysięcy byłych muzułmanów w ramach ponownego narzucania islamu. Na początku VIII wieku wojownicy islamscy podbili większość Bliskiego Wschodu, duże obszary Afryki i omal nie wzięły Europy. Gwałtowna natura islamu nadal jest widoczna, gdy tłumy muzułmanów, krzycząc Allah jest wielki, wywołują zamieszki i grożą niemuzułmanom. Islam stoi za większością terrorystów na całym świecie. Dziś również bywa, że tłumy muzułmanów masakrują tysiące chrześcijan, grabiąc i paląc ich dobra. W Sudanie miliony czarnych chrześcijan z południa padły ofiarą głodu, niewolnictwa i mordów z rąk islamskich władz północy kraju. Tak, krzyżowcy mordowali Żydów pod szyldem krzyża. To było jednak sprzeczne z nauczaniem i przykładem Jezusa. Jednak terroryści muzułmańscy zabijają w posłuszeństwie Allahowi, w posłuszeństwie Koranowi, naukom Mahometa i za jego przykładem. Wszyscy uczeni islamscy są zgodni, że świętym obowiązkiem muzułmanina w każdym wieku jest prowadzenie świętej wojny wszelkimi środkami, by podporządkować cały świat islamowi. W Koranie jest ponad 100 wersetów nakazujących walkę i zabijanie w tym celu. Światowe media usilnie przedstawiają islam jako religię miłującą pokój. Premier Wielkiej Brytanii Tony Blair określił islam jako synonim pokoju, tolerancji i dążenia do dobra. Inni przywódcy polityczni Zachodu raz po raz chwalą islamskie umiłowanie pokoju, podobnie jak wielu liderów Kościoła. Bezprecedensowy akt wojny terrorystycznej przeciw Stanom Zjednoczonym z 11 września spowodował, że przywódcy zaczęli odróżniać terroryzm ekstremistycznych ugrupowań fanatyków od samego islamu, który jest pokojowy. Pisarz Tom Clancy stwierdził, że islam jako religia nie akceptuje nienawiści. Niesamowite stwierdzenie w świetle nauk Koranu, Mahometa i nieprzerwanego pasma udokumentowanej przemocy podczas szerzenia islamu w historii. Ta sentymentalna reakcja zachęciła terrorystów. Dla tych zbrodniarzy Arafat jest najlepszym przykładem, że terroryzm się sowicie opłaca. Jest najbardziej nikczemnym i skutecznym terrorystą w dziejach. Jego Organizacja Wyzwolenia Palestyny dzierży kilka niechlubnych rekordów. Porwanie 4 samolotów jednocześnie, co niedawno zostało powtórzone. Największa liczba zakładników przetrzymywanych w jednym miejscu, 300. Oraz inne niepobite rekordy. Największa liczba zastrzelonych na lotnisku. Największy uzyskany okup, $5 milionów zapłacony przez Lufthansa. Największa liczba różnych celów, 40 samolotów cywilnych, 5 statków pasażerskich, 30 ambasad i misji dyplomatycznych oraz niezliczone magazyny paliwa i fabryki. Zamiast zaprowadzić go przed Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, jak w przypadku przywódców hitlerowskich czy serbskich, krwawe dokonania Arafata doprowadziły go do sojuszu z ONZ, Unią Europejską oraz niezliczonymi przywódcami politycznymi i religijnymi przeciw Izraelowi, a także do pokojowej Nagrody Nobla. Co powoduje, że doświadczony pilot kieruje odrzutowiec pełen ludzi z budynki World Trade Center, Pentagonu, albo że ktoś wysadza się w powietrze w autobusie w Tel Awiwie? Tylko jedna rzecz. Fakt, że śmierć w ramach dżihadu zapewnia wejście do raju. Islam obiecuje męczennikom pałac z kości słoniowej, a w nim 70 posiadłości, a w każdej z nich 70 domów, a w każdym z nich łoże, na którym leży jedna z 70 pięknych dziewic, odzyskujących dziewictwo po każdym stosunku seksualnym. Obiecuje każdemu siłę i apetyt za 100 ludzi na jedzenie oraz seks. Ta obietnica jest wpajana muzułmańskim chłopcom od wczesnego dzieciństwa i ona daje im odwagę do ćwiczenia i dokonywania aktów terrorystycznych, których oddają własne życie, niosąc śmierć i zniszczenie ludziom nazywanym wrogami Allaha. Kiedy świat uzna, że to islam jest winny i kiedy muzułmanie brzydzący się przemocą zdadzą sobie sprawę, że są wyznawcami terrorystycznej religii, czego dowodzi historia? Muzułmanie stale torturują, mordują i zwalczają się nawzajem. W 8-letniej wojnie między Iranem a Irakiem użyto tysiące ton gazu bojowego, a ofiar śmiertelnych było więcej niż podczas I wojny światowej. Na terenach Izraela przejętych przez Organizację Wyzwolenia Palestyny nie ma wolności sumienia, wolności słowa, religii, prasy, nie ma demokratycznych wyborów, podobnie jak we wszystkich krajach muzułmańskich. W Arabii Saudyjskiej, gdzie narodził się islam, nie wolno mieszkać Żydom. Obywatelami mogą być wyłącznie muzułmanie. Nie wolno tam budować żadnych innych miejsc kultu religijnego, a prawo islamu oficjalnie grozi karą śmierci każdemu muzułmaninowi, który przejdzie na jakąkolwiek inną religię. Tam nie wolno nawet nosić Biblii na ulicy, ani wspólnie studiować Biblii we własnym domu. A jednak islam jest najszybciej rosnącą liczebnie religią na Zachodzie. W Wielkiej Brytanii więcej ludzi modli się w meczetach niż w kościołach chrześcijańskich. W meczetach w Ameryce znajdują się tajne bazy szkoleniowe dla terrorystów, którzy chcą utworzyć tutaj państwo islamskie. Islam odrzuca Boga Biblii, zaprzecza boskości Chrystusa i że umarł On za nasze grzechy. Twierdzi, że w miejsce Jezusa został ukrzyżowany jeden z Jego uczniów, a On sam został wzięty do nieba i pewnego dnia powróci na ziemię, by umrzeć. Chrześcijaństwo ma być zwalczane siłą. Koran mówi: Zabijajcie bałwochwalców, czyli niemuzułmanów, tam, gdzie ich znajdziecie. Chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki. Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Allaha. Przyjrzyjcie się uważnie, to jest islam. Mimo to Robert Schuller twierdzi, że gdyby okazało się za 100 lat, że wszyscy jego potomkowie są muzułmanami, to by się nie zmartwił. W 1999 roku, w czasie Bożego Narodzenia, wygłosił nawet kazanie w jednym z meczetów w Damaszku, witany ciepło przez muftiego. W programie Larry Kinga cieszył się nawet z, cytuję, wyraźnego pokrewieństwa duchowego i jedności wiary oraz filozofii. Koniec cytatu. Z tym antychrześcijańskim duchownym islamskim. Biblia mówi, że Bóg dał ziemię obiecaną narodowi wybranemu, czyli Żydom. Islam mówi, że Allah dał tę ziemię Arabom. Na naszych oczach zaczyna się ostateczna rozgrywka między Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, miłującym Żydów, i Bogiem Mahometa, nienawidzącym Żydów i wzywającym do ich zniszczenia. Prawdziwa bitwa nie toczy się między Żydem i Arabem, lecz między Bogiem Biblii, który ma na imię Jahwe, i Bogiem Koranu, który nazywa się Allah. 12 razy Bóg nazywa siebie samego w Biblii Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Jahwe ogłosił Mojżeszowi: tak powiesz synom izraelskim, Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Szatan inspiruje antysemityzm od 3000 lat. Gdyby Żydzi zostali zniszczeni, Mesjasz by się nie urodził. Nawet po przyjściu Chrystusa, gdyby szatan zniszczył Żydów, Jahwe byłby kłamcą, niezdolnym do spełnienia własnych obietnic zgromadzenia Izraela w jego ziemi, żeby Chrystus panował nad nimi z tronu Dawidowego po powtórnym przyjściu. Boża prawdomówność jest związana z przetrwaniem Izraela. Nie wspomniana w Koranie ani raz, Jerozolima figuruje w Biblii ponad 800 miejscach i raz po raz czytamy, że tam właśnie Jahwe umieścił swoje imię na zawsze. Jaser Arafat twierdzi, że Jerozolima jest miastem arabskim od 1000 lat. W rzeczywistości nigdy nie była. 15 lipca 1889 roku gazeta Pittsburgh Dispatch doniosła, że z 40 000 mieszkańców Jerozolimy 30 000 było Żydami, a większość pozostałych to byli chrześcijanie. Podczas ogłaszania niepodległości Izraela w 1948 roku mieszkało tam 100 000 Żydów. Jerozolima została założona 3000 lat temu przez króla Dawida i pozostawała żydowskim miastem przez cały czas. Co najmniej 40 razy Biblia nazywa Jeruzalem miastem Dawida. Tam Bóg ustanowił tron Dawidowy na zawsze. Na tym tronie Mesjasz, potomek Dawida, musi królować nad Izraelem i światem. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Jerozolima jest upajającą czarą, ponieważ światowi przywódcy odrzucili Boga Biblii i jego plan pokojowy dla tego miasta i świata. Naciski Watykanu i ONZ, by Jerozolima stała się miastem międzynarodowym, oraz pretensje do własności ze strony muzułmanów obrażają Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Podobnie jak muzułmańska żądza zniszczenia Izraela. Państwa muzułmańskie zbroją się w rakiety przenoszące głowice z bronią chemiczną, biologiczną i nuklearną. To nie jest broń defensywna. Cały świat wie, że oni mają jeden cel – śmierć i zniszczenie Izraela. Syria ma w posiadaniu tysiące rakiet z głowicami chemicznymi i ogromne zapasy broni biologicznej, a od czasu wojny Jom Kippur w 1973 roku potroiła swój arsenał. Izrael posiada broń nuklearną, która teraz jest jeszcze bardziej zaawansowana i nie pozwoli się pokonać bez jej użycia. Czy to miał na myśli Chrystus, gdy wygłosił zdumiewające proroctwo, że gdyby w przyszłości nie interweniował, to żadna istota na ziemi nie pozostałaby przy życiu? A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota. Armagedon jest przedmiotem wielu biblijnych proroctw. Warunki, które mają do tego doprowadzić, są jasne. Miliony Żydów już wróciły do Izraela po rozproszeniu wśród wszystkich narodów. Odbudowali Izrael od stanu jałowej ziemi. Czują się bezpiecznie w ramach fałszywego pokoju. Mimo postępu tego fałszywego procesu pokojowego, Arabowie podpalają domy swoich współbraci podejrzanych o współpracę z Izraelem. Terroryści muzułmańscy zabijający Żydów są szanowani w krajach arabskich, a ich imionami nazywa się ulice i święta. Palestyńskie Ministerstwo Kultury nagrodziło w 2000 roku Abu Dahuda za książkę, w której opisał, jak zaplanował i przeprowadził morderstwo 11 izraelskich sportowców podczas Olimpiady w Monachium w 1972 roku. Mimo to Izraelczycy nadal śnią o pokoju z ludźmi, którzy poprzysięgli ich eksterminację. A przed nimi jest to, co prorok Jeremiasz określił czasem utrapienia dla Jakuba. Armie całego świata dowodzone przez Antychrysta zostaną sprowadzone do Armagedonu przez Jahwe, by ukarać je za nienawiść, prześladowania i mordowanie jego ludu, Izraela, i karcić samego Izraela za jego niewiarę. Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu w dniach ostatecznych. Poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody. I zadrżą przede mną wszyscy ludzie, którzy żyją na powierzchni ziemi. I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami. Określenia „moja obecność” oraz „Pan wyruszy i będzie walczył” wskazują, że sam Bóg zstąpi do Armagedonu, by ratować Izraela. Zachariasz mówi, że Bóg zstąpi jako zmartwychwstały człowiek przebity na śmierć. To może być jedynie Mesjasz, którego prorok Izajasz nazywa Bogiem mocnym i Ojcem odwiecznym. Posłuchajcie raz jeszcze żydowskich proroków przepowiadających, że Mesjasz zostanie odrzucony i ukrzyżowany przez jego własny naród i umrze za grzechy świata. Przebodli ręce i nogi moje podczas ukrzyżowania. Wzgardzony był i opuszczony, wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu został śmiertelnie raniony. Pomazaniec będzie zabity za grzechy świata. W harmonii z prorokami Izraela objawienie Jana, opisując Armagedon w ostatniej księdze Biblii, ukazuje Chrystusa powracającego z nieba, by zniszczyć Antychrysta dokładnie tak, jak przepowiedział również apostoł Paweł. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I widziałem zwierzę i królów ziemi i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok. Zostali oni wrzuceni żywcem do jeziora ognistego. Przed Armagedonem Antychryst zawrze 7-letnie przymierze gwarantujące fałszywy pokój między Arabami a Żydami, obiecujące bezpieczeństwo Izraelowi, pozwalające na odbudowę świątyni i wznowienie ofiar ze zwierząt po ponad 1900 latach przerwy. Antychryst złamie to przymierze, zniesie ofiary, wstawi do świątyni własny wizerunek i sam siebie ogłosi Bogiem, żądając dla siebie chwały. Ci, którzy odmówią, zginą. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, czyli 7 lat, i w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. Objawi się człowiek niegodziwości, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. showing himself that he is God. Wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. O jakim tygodniu mówił Gabriel do proroka Daniela? Powiedział mu, że po 70 tygodniach, czyli po 490 latach, wszystkie proroctwa się wypełnią. Izrael zostanie w pełni odbudowany i już nigdy nie zhańbi Boga. Po upływie 69 tygodni, czyli po 483 latach, przyjdzie Mesjasz i zostanie zabity. Ten czas należy odliczać od momentu zezwolenia na odbudowę Jerozolimy udzielonego przez króla Babilonu. Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do władcy pomazańca 7 tygodni i 62 tygodnie, czyli razem 69 razy 7 lat. Nehemiasz powiedział, że otrzymał upoważnienie do odbudowy Jerozolimy 1 Nisan w 20 roku panowania Artaxerxesa, czyli w roku 445 przed naszą erą. Niedzielę 6 kwietnia 32 roku naszej ery, dokładnie 483 lata później, co do dnia, kiedy teraz obchodzi się Niedzielę Palmową, Jezus wjechał do Jerozolimy. Nie na białym koniu, na czele armii, by rozpocząć rządy, jak według nadziei żydowskich powinien zrobić Mesjasz, lecz na ośle, pokornie, niosący zbawienie od grzechów, jak zapowiedział prorok Zachariasz. Raduj się wielce, córko Syjonu, wołaj radośnie, córko Jeruzalem. Oto Król Twój idzie do Ciebie. Sprawiedliwy i zwycięski, pokorny, jedzie na osiołku, na oślątku, na źrebięciu oślicy. W dniu 10 Nisan, gdy baranek paschalny był wybierany ze stada, Jezus wjechał do Jeruzalem, prezentując siebie samego ludowi. 14 Nisan, gdy baranki ofiarne były zabijane w całym Izraelu, On, baranek Boży, przybity do krzyża, umarł za grzechy świata, wypełniając proroctwo Mojżesza. 14 dnia tego miesiąca zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. Bezdyskusyjny jest historyczny fakt, że Jezus wjechał do Jeruzalem na ośle dokładnie w przepowiedzianym dniu, był witany jako Mesjasz, potem odrzucony przez Izraela i ukrzyżowany, jak zapowiedzieli prorocy. W rezultacie Boże plany dla Izraela na 70. tydzień zostały odłożone. Żyjemy teraz w okresie, który Chrystus nazwał czasami pogan, a Jerozolima jako miasto międzynarodowe jest zdominowana przez nieżydowskie narody. Chrystus buduje swój Kościół złożony z Żydów i pogan, którzy w Niego wierzą. Dopiero gdy ten Kościół zostanie zabrany do nieba zgodnie z Jego obietnicą, 70. tydzień rozpocznie swój bieg. Izrael ma głęboki problem moralny i duchowy. Między świeckimi i religijnymi Izraelczykami panuje wrogość. Widać coraz większe rozczarowanie judaizmem, szczególnie wśród młodzieży. W Izraelu szerzą się narkotyki, pornografia, prostytucja, bunt młodocianych, gwałty, rabunki i morderstwa. Izrael potrzebuje upamiętania i powrotu do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Lecz co mają do zaoferowania rabini grzesznikom? Nie składają ofiar za grzech od 1900 lat, bo nie mają świątyni, dokładnie jak zapowiedział prorok Ozeasz. Wiesz, synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia i bez ofiary. Bóg zapowiedział, że tak będzie. Dlaczego miałby pozwolić, by Jego naród wybrany pozostawał bez kapłaństwa i świątyni, by składać ofiary za grzech, które sam nakazał? To ma sens jedynie wtedy, jeśli ofiara Chrystusa na krzyżu wypełniła wszystkie starotestamentowe ofiary i nie są już potrzebne. Bo jeśli jest inaczej, to Bóg opuścił swój naród wybrany, a świat zostawił bez odpuszczenia grzechów. A czegoś takiego nigdy by nie zrobił. Hebrajskie pisma zawierają ponad 300 proroctw, mówiących kiedy i gdzie narodzi się Mesjasz oraz jak go rozpoznać, gdy przyjdzie. Wszystkie one zostały wypełnione co do joty w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa z Nazaretu. Jeśli On nie jest Mesjaszem, to nie ma Mesjasza. bo On jest jedynym, który dokładnie w dniu zapowiedzianym Danielowi przez Archanioła Gabriela wjechał do Jerozolimy, został powitany jako Mesjasz, a potem odrzucony i ukrzyżowany, jak zapowiedzieli żydowscy prorocy. Według żydowskich pism świętych jest 1900 lat za późno, by oczekiwać pierwszego przyjścia Mesjasza. Jedyną nadzieją dla Izraela jest jego powtórne przyjście. Możemy być pewni, że doprowadzając do odrodzenia Izraela, Bóg doprowadzi swój plan do końca. Albowiem On sam powiedział: czy naród może urodzić się za jednym razem? Czy ja mam doprowadzić płód do samego łona, a nie dopuścić do porodu? Mówi Pan. Niestety będzie trzeba Armagedonu, by większość Żydów uwierzyła we własnego Mesjasza. Gdy Jahwe Zbawiciel sam się objawi, by ratować Izraela, gdy wojska całego świata zagrożą mu zniszczeniem, wtedy wreszcie zobaczą, że On jest człowiekiem, którego przebito za ich grzechy i który zmartwychwstał. On jest Mesjaszem obiecanym przez proroków, którego odrzucili. Wtedy cały Izrael, który przeżyje, uwierzy i zostanie zbawiony. Lecz dla Żyda czy nie Żyda, który weń nie uwierzy i umrze w tym stanie, nie ma niestety żadnej nadziei. W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. I będzie Pan królem całej ziemi.